Moja przygoda z ikonami zaczęła się w 2014 roku, gdy będąc na mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie, usłyszałam w ogłoszeniach, że upał Lotynów na Skaryszewskiej rozpoczną się warsztaty rysunku ikonalnego. Poczułam, że właśnie tam powinnam być i zapisałam się. Te warsztaty trwały cały rok, podzielone na cztery części. Na pierwszej części było bardzo dużo osób, a do ostatniej już wytrwało niewiele i nas było cztery koleżanki, któreśmy wiedziały, że chcemy dalej malować i wiedziałyśmy, że jeśli się nie zapiszemy do pracowni, to będzie nam trudno w domu znaleźć czas, żeby malować. Ikony mi nadają sens życia. Mimo, że dzieci już są dorosłe, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Jeszcze z domu całkiem nie wyszła córka, ale dom pochłania i tak trzeba dużo czasu poświęcać, a dzięki ikonom wiem, że nie tylko sprawy domu są najważniejsze, ale też ikony są właśnie dla mnie najważniejsze. Najczęściej maluję mandyliony. Mam dwóch synów. Jeden ksiądz, drugi kleryk i oni zamawiają ikony dla swoich kolegów na prymicję. I wtedy, gdy mam na przykład 7 ikon do namalowania na jeden termin, no to mandyliony to już mam na tyle wyćwiczone, że mi to idzie najszybciej. I bardzo mi było miło, jak raz z synem weszliśmy do pokoju jego kolegi księdza i tam zobaczyłam klęcznik, a przed klęcznikiem stała moja ikona, mandylion. Czuję, że jeśli u mnie ktoś zamawia ikonę, to gdy ja mu ją maluję, to czuję, że potem daję mu Boga albo jakiegoś świętego i to jest ważne, że wiem, że potem ta ikona jest u kogoś w domu i zbliża tego kogoś do Boga. Ikonopisarz to osoba, która chce trwać przed Panem Bogiem i chcę wyrazić to, co ma w sercu, w obrazie. I osoba, która chce dać innym Boga.